Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Olszance w domu pani Ireny Pasiut, która opiekowała się i u której swój dom znalazła pani Maria Wnęk, sądecka malarka, którą porównuje się albo nazywa się Nikiforką. Proszę powiedzieć, jak to się właściwie stało, że pani Maria znalazła tutaj swój dom i opiekę? Więc zanim Maria do nas przyszła już na stałe, zanim się zameldowała u nas, to często przychodziła do męża o różną pomoc, prosić o różną pomoc, no bo prowadziła z macochą, znaczy nie ona, raczej macocha, ale opiekowała się, prowadzili małe gospodarstwo i trzeba było, potrzebna była pomoc mężczyzny, bo nie mieli tam mężczyzny przecież, nie miał się kto z nimi zaopiekować. Często mąż właśnie, że był z tej racji, że był na rencie, chodził tam i pomagał im, czy drzewa urąbać, czy no jakieś tam takie prace, gdzie mężczyzna musiał być potrzebny. A później, jak zmarła macocha Marii, no to z tym to też był wielki problem, bo Maria nie przyjęła do wiadomości, nie uświadomiła sobie, że macocha zmarła, tylko wymyśliła sobie, że macocha śpi. Przez parę dni trzymała ją w domu, grzała pokrywki od garnków, tymi pokrywkami ją okładała, żeby się mamusia obudziła. Dopiero sąsiedzi zaalarmowali policję. To było wieczorem, Marii oczywiście w domu nie było, bo Maria wtedy już w Sączu. Maria bardzo często uciekała do miasta i wtedy też przebywała w tym Sączu. Przyjechała ostatnim autobusem, to już koło domu była i straż, i policja, bo próbowali się włamać do domu. I oczywiście z karetki stwierdzili zgon. Wzięli mamę, tą macochę pani Marii do prosektorium chyba, bo chyba tak, no przecież zmarłą tak, tam powinni wziąć. I zaczęło się dochodzenie, kto, bo Maria twierdziła, że mamusia została zamordowana, kto brał udział w tym. I między innymi Maria wskazała na mojego męża, że to Pasiut i sąsiad, który już nie żyje też, Bober, że oni we dwóch zamordowali mamusię. Więc policja oczywiście mojego męża w kajdanki i mój mąż siedział tam 24 godziny w areszcie w Nowym Sączu. Dopiero sekcja zwłok Zofii, bo ona to była Zofia Wnęk, wykazała, że zmarła śmiercią naturalną i wtedy mąż odzyskał wolność, postępowanie umorzono i od tej pory zaczęliśmy unikać Marii. Baliśmy się, bo po prostu przypadek, który nas dotyczył, to było niemiłe, bo i policja, i do domu, i no, to nie było przyjemne, nie było miłe. Unikaliśmy Marii. Ale Maria jakoś w szczególny sposób upodobała sobie nasz dom. Kiedy w 74 roku spalił jej się dom, nie miała gdzie wracać, więc przyjeżdżała, będąc w tym Sączu, przyjeżdżała do nas. Bywało tak, że siadała na schodach i tyle jęczała, tyle płakała, aż w końcu noc już była, więc trzeba było ją wpuścić i trzeba było jej dać posłanie. Najpierw to tak na siłę, później już jakoś tak się jakoś wprowadziła. Wybrała nas po prostu, nie wiem dlaczego. Najpierw się mszcząc, a później już wybrała nas sobie za opiekunów. No i w ten sposób po trochę Maria u nas zamieszkała. Później w Sączu już nie mogli sobie poradzić, tam pomimo, że jej oferowali pomoc i mieszkanie, nie chciała już mieszkać, więc sąd ją ubezwłasnowolnił w 81 roku i mój mąż został kuratorem, opiekunem sądowym dla niej
I tak to się zaczęło. Opieka, przebywanie w domu, jej ucieczka w międzyczasie. No właśnie, proszę powiedzieć, bo przypomnijmy naszym telewizorom, że pani Maria miała problemy, była chora psychicznie, miała problemy natury psychicznej. Zresztą tak jak pani mówi, ona częstokroć zmieniała miejsce zamieszkania. Sąsiedzi nie mogli z nią wytrzymać, ponieważ no, albo ona się na nich skarżyła, miała różne wizje, także nie bardzo mogli mieszkać z nią pod jednym dachem. Dlaczego państwo właściwie się zgodzili? Nie obawiała się pani tego, jak będzie wyglądało życie z panią Marią pod jednym dachem? Nie było, ja wiem, to jakoś, to się stało tak, nie wiem, to jakoś się tak samo stało. To nie było zastanowienia, bo ona prosiła, błagała. No jak można nie przyjąć bezdomnego człowieka do domu? Ja miałam 8 dzieci i mieliśmy wykończony tylko parter, 2 pokoje, łazienka i kuchnia. I korytarz. I w tym wszyscy żeśmy się gnieździli razem z Marią, no bo nie było innego wyjścia. Jest zimno wieczór, ona przyjdzie i jęczy, więc każdy, kto jest człowiekiem, to wpuści takiego bezdomnego do domu. No a później, no oczywiście wtedy, kiedy ona tak przychodziła, to było kupa nieszczęścia, bo Maria nie myła się, nie przebierała się, ubierała jedną rzecz na drugą. Nosiła zapasy żywności przy sobie, to no, był odór taki nieprzyjemny. Więc myśmy ją, jeżeli będziesz, dawaliśmy jej takie ultimatum, będziesz u nas mieszkać, będziesz spać, ale musisz się myć. Dopóki jeszcze ten jej umysł pracował normalnie, to Maria była zgodna, ale jak coś jej tam zaczęła mieć urojenia, wtedy albo uciekała, albo nawet i do bicia się przystawiała do mnie, do dzieci nigdy. Nigdy nie podniosła ręki na żadne dziecko. Dziecko u niej to było zawsze aniołkiem. Wspomniała pani, że była bardzo uparta. Musiała mieć to, co chciała. Tak, musiała mieć. Jeżeli jej się zachciało coś tam, to no była uparta. Bardzo była uparta. Jeżeli umyślała sobie jedzenie na posiłek, to miały być 3 kromki chleba posmarowane, nie 2 i nie 6 cienkich, tylko 3 grube kromki posmarowane masłem i 0,5 litra mleka do tego. Bo ona się tak odżywia, jak to już było takie jej życie, taki jej świat. Tak jak Trójca Przynajświętsza są 3 osoby boskie, więc ona musiała mieć te 3 kromki chleba. I jak czasem chciała mi, no gdzieś takie pajdy grube ukroić, chciała mi dać cieńsze kromki, ona się na to nie godziła, płakała, krzyczała, awanturowała się i dla świętego spokoju dawała mi te 3 grube kromki, czego część zostawiała dla kota, część dla psa, bo zawsze twierdziła, że ludzie żywią się tym, co zwierzęta. Więc zawsze ze swojego jedzenia zostawa, choćby była bardzo głodna i miała niewiele, to zawsze zostawiała czy na talerzu zupę, czy kromki chleba kawałek zostawiała dla psa i dla kota. To było już jej takie... Taki rytuał. Pamięta pani właśnie, jak to się zaczęło, że ona zaczęła malować, bo to stało się chyba stosunkowo późno, bo w wieku no, około 40 lat. Tego ja nie pamiętam, ponieważ ja nie wiem momentu, kiedy zaczęła malować, bo do nas jak przyszła, to malowała. Nie od razu też i nie zawsze chciała malować. Miała dni, kiedy malowała, kiedy wymalowała 2 i 3 obrazy i to nas stała przy stole oparta, żadne tam siedzenie, żadne podpórki, żadne nic, tylko stojąc przy stole malowała obrazy jeden po drugim. Ale i było tak, że minęło i tydzień, i 2 i nie namalowała nic. Wtedy znowu brała się za sprzątanie generalne w domu i koło domu. Oczywiście jak mnie nie było, jak nie było męża, nie miał kto dopilnować, to brała się za mycie podłóg. Podłogi mieliśmy drewniane, więc szorowała te podłogi, wody napuszczała tak, że no po prostu takie było jej życie, tak uważała, że to dobrze robi. Natomiast do pracy w polu, na gospodarstwie nigdy się nie cieszyła się kotem, cieszyła się psem i to musiało być koło domu. Jak było, to ona wychodziła i karmiła. Ale tak, żeby szła pomóż coś w polu, to nie było jej życie. Bardziej chciała iść do kościoła, chodziła codziennie, kiedy zamieszkała u nas i u nas powstała parafia i kościół, to codziennie chodziła do kościoła, a w niedzielę to na wszystkich 3 mszach była.
Zresztą to, że była taką bardzo religijną osobą, widać na jej pracach, na jej Na obrazach. jej tak, zawsze świątki takie malowała i zawsze się tym, zawsze ta Trójca Przenajświętsza była u niej najważniejsza i Matka Boża. I właśnie ona się też chciała ubierać tak jak Matka Boża. Bardzo lubiła niebieskie kolory, białe i żółte. Dla niej nie istniał kolor czerwony, a czarny to już broń Boże. Zielony jeszcze mógłby być zielony, ale to już najbardziej niebieski, biały i żółty. To były jej ulubione kolory. I w tym właśnie chodziła na pielgrzymki, bo wiemy, że Pani Maria chodziła na pielgrzymki do Kalwarii chyba Zebrzydowskiej, tak? Chodziła tak i najczęściej do Kalwarii Zebrzydowskiej i to 2 razy w roku na Wielkim Tygodniu. Wybierała się dużo wcześniej i wybierała się na Matkę Boską Zieloną na 15 sierpnia, ale też jechała dużo wcześniej. No to cały rytuał był w tym, jak ona już się wybiera na te pielgrzymki. Musiała mieć, jeżeli była u nas, a z tego względu, że ja jestem krawcową, więc mogłam jej uszyć, choćby ze skrawków, choćby z prześcieradła, to suknię białą, bo musiała mieć na Kalwarię, to już tam do asysty, to już ubierała się w białą suknię i biały welon nakładała i wianek z kwiatków, to sobie już tam zawsze rwała te kwiatki i wiła sobie ten wianek. Do tego tu sobie przygotowywała obraz jeszcze Matki Bożej Kalwaryjskiej. Ten obraz też był ustrojony, to musiała być poduszeczka, na tej poduszeczce ten obraz. Tak. I to trzeba było, tą poszeweczkę na poduszeczkę też białą z falbankami, żeby jak najwięcej ozdób było. No w tym się lubowała i wtedy to już było, była bardzo szczęśliwa, jak jechała na to, jak się wybierała na to Kalwarię. Jak się dostawała tam, nigdy nie wiem, bo to już był, jak już miała wszystko przygotowane, to bywało, że jej w nocy zniknęła i rano już Marii nie było. Oho, jej sprzętu nie ma, jej wyposażenia nie ma, to znaczy, że już poszła na to Kalwarię. Czasami wracała po tygodniu, po tych uroczystościach z Kalwarii, a było i tak, że raz zasiedziała się tam dość długo, chyba z pół roku. Tak, bo ja wiem, jakoś to miejsce też jej było bardzo do gustu, no i tam znajdowała pożywienie, pewnie ci ojcowie ją karmili. No a spać to dla niej nie było dla niej, że jest źle, że jest ciężko, że jest zimno. Zresztą jak lato było, no to nie było tak źle, ale dla niej to nie było, czy twardo, czy na kamieniu, czy na betonie, byle gdzieś głowę dołożyć, a jeszcze blisko Matki Bożej, to czuła się bardzo szczęśliwa. Zresztą ona całe życie, jak nie wiedziała, co ma robić, to musiał w jej pokoju wisieć obraz Matki Bożej. Ja miałam akurat serce Matki Bożej i serce Pana Jezusa, to ona zwracała się do tych obrazów bezpośrednio. Mamusiu do Matki Bożej i tatusiu do Pana Jezusa. I z pytaniem, tatusiu, mogę? Tatusiu, iść tam, zrobić tak? I twierdziła, że ten tatuś czy mamusia, czyli Matka Boża i Pan Jezus, kiwali jej głowami. I wtedy, no oczywiście Zaczęło, zawsze, że mogła tak, iść. Ale zawsze ona ciągnęła na to, że ta Matka Boża musiała się przygiąć do jej pomysłów i do tego, czego ona chciała, bo to nie mogło być tak, żeby Matka Boża jej powiedziała, że nie, jak ona chciała właśnie gdzieś tam pójść albo coś tam zrobić. Takie miała jakieś swoje, może i dobrze, bo to byli jedyni jej doradcy. Na tym się wzorowała. Jak było z tym malowaniem? Bo podobno malowała na tym, co miała pod ręką. Tak, tak, co miała. Bardzo lubiła malować na pilśni. Na płótnie nie lubiła malować. Na szkle podobno malowała, ja tego nie widziałam. Ale na pilśni, na papierze, tu zresztą szkice też są z jej dawnych lat. Gdzie popadło, jaka kartka, gdzie była, to na tym malowała. Jak miała tą wizję malowania, to już nie było gdzie. Jedynie ściany jeszcze zostały niemalowane. Ale tak to... Wspomniała Pani o takiej anegdocie, kiedy było święta Bożego Narodzenia, prawda? Pani wspomniała, że swoim synom prasowała komeszki. Tak, więc była Wigilia, już po Wigilii, po tym obiedzie wigilijnym mieliśmy już iść spać, bo przecież miałam synów, którzy służyli do mszy świętej, byli ministrantami. Ja im przygotowałam komeszki
na Boże Narodzenie, ale Maria sobie umyślała wieczór malować. No nie pomogły prośby, że to już jest wieczór, że jest późno, niebo ona musi malować. Więc co się okazało? Okazało się, że trzeba było pędzel wytrzeć, no to komeczki wisiały na wieszaku porozwieszane, więc po komeczce szafa oczywiście też nie była, też pędzlem gdzieś tam ją miotła. To nie było. Dla niej nie było różnicy, czy to jest taki dzień, czy taki. Owszem, jeżeli było święto, do kościoła poszła, ale malowanie, jak się jej zachciało, jak miała wizję twórczą, to musiała malować. Ja mam pytanie do Pana, bo właściwie to chyba można tak powiedzieć, że Panią Marię Wnęk odkryła Ewa Harsdorf, prawda? To ona zauważyła i odkryła jej talent. Tak. Bo nagle z takiej nieznanej nikomu Marii Wnęk, z Olszanki, zaczęło być głośno, jej pracach zaczęło być głośno, jej prace brały udział w konkursach różnego rodzaju. Ale to, jak mówiłem, wiele spletów okoliczności jest. Mieliśmy Kazimierza Dagnana, on zbierał artystów w ogóle z sądeczyzny i namawiał do brania konkursa, które organizowało towarzystwo. I na jednych z tych konkursów właśnie Ewa Harsdorf była w komisji, bardzo się jej te prace spodobały. Artykuł w gazecie napisała jako Nikiforówka o niej, bardzo tam taka wypowiedź, którą mamy w towarzystwie w kronice. I od tego czasu się zaczęło. Mógł Kazimierz Dagnan tam chwalić, ale on nie był malarzem. Był prawnikiem z wykształcenia, więc jego słowo się nie liczyło. Ale Ewa Harsdorf jako osoba, jako artystka po studiach, uznana artystka, no to było ważne zdanie. I od tego się zaczęło. Ona znalazła wsparcie przy grupie plastycznej, która wówczas działała no, w dawnym domu kolejarza tak, w Nowym tak, Sączu. Do dziś dnia teraz prowadzi to Staszek Szarek, a ona przedtem to prowadziła, namawiała, zapraszała, ona chętnie tam chodziła z tego co wiem i dalej to już mniej więcej wszyscy wiedzą. Mówiliśmy o tym, że malowała, no najczęstszym chyba tematem jej obrazów są święci, Chrystus, Matka Boża, ale także takie scenki z życia codziennego, a także życie codzienne, ale jakby przeplatające się z tymi jej wizjami, które miała. Na pewno, ale to by trzeba posłuchać tych, co opowiadali. Słyszałem opowiastkę, co wcześniej mówiłem, podeszła jedna z uczestniczek, wtedy jeszcze dziecko, jakaś kule, półki, pyta się, co pani maluje, pani? Odejść nie wolno, maluję już, coś w tym rodzaju. Później okazało się, że to był marsz pierwszomajowy. Zresztą Lenin tam gdzieś też jest na jej obrazach. A to mamy w towarzystwie, Lenin w Poroninie, a z tyłu było opisane, malowane i opisane lewą ręką. Mamy też około 27 tam obrazów, to by przez nią w latach 68-74 mamy je dzięki Marii Ewie Harsdorf, przepraszam, która to zebrała i przekazała. Tam jeszcze pieczątki domu kolejarza są z tyłu. Także na pewno to od niej są. To ona to zebrała, ona to z konkursu, które były organizowane również i w domu kolejarza wtedy uzbierała i przekazała to towarzystwu. To chyba takim bardzo ważnym albo nieodłącznym też elementem tych wszystkich obrazów były tak zwane te życiorysy, te wszystkie jej odręczne notatki robione właśnie na swoich pracach. Mówią, że to ważniejsze niż sam malunek, ale malarstwo ciężko jest do zrozumienia, ale powiem wypowiedź Andrzeja Szarka. Kończą studia artyści, malują 50 lat i dochodzą do tej kolorystyki, jaką ona miała wrodzoną pod koniec życia, po 50 latach pracy często. Więc to jest jego zdanie, mnie trudno oceniać. Ani nie jestem artystą, ani nie jestem historykiem sztuki z wykształcenia, więc trudno. Powtarzam tylko słowa osób, które no, chyba mają coś do powiedzenia, skoro mają w tym jakieś wykształcenie. Ja bym tu jeszcze dodała, że Maria to właśnie miała taki, jak przeżycie jakieś ze wsi na przykład, to ona zaraz to na papier przelała i opisała z tyłu zaraz. Z tyłu lubiła z tyłu pisać właśnie co maluje. A jeżeli nie miała tego tła do pisania, bo jak pilśnia była chropowata z tyłu, to kartka papieru i doklejała. Bo było tak, bo Maria żyła w czystości. I bała się, że na jej cnotę ktoś wiecznie napada i wiecznie tam miała takie wizje, że ją chcą gwałcić, więc
więc jak tylko widziała paru mężczyzn, to już twierdziła, że to na nią będzie napad i ona to później malowała. I nawet opisywała, kto tam stał, obojętnie kto stał, to stawał. To wtedy, już stawał się jakby potencjalnym napastnikiem. Tak. Czy to, że zaczęła odnosić te sukcesy, to, że o niej się zaczęło mówić, pojawiały się artykuły w gazetach, z wielu osób zaczęło się nią interesować, jakoś ją zmieniło? Tak, bardzo. Wcześniej uciekała od kamery. Później już ja opowiadam z okresu, kiedy tu mieszkała, co ja zaobserwowałam. Nie lubiała. Później już bardzo chciała. Do zdjęcia to i minę odpowiednio robiła i chciała się przypodobać. I włosy zawsze, żeby były wtedy przyczesane i ładnie się ubrać. Lubiała. Lubiała być w centrum zainteresowania. Już tak w latach właśnie 70-80 to chętnie już pozowała. Jeżeli była psychicznie w porządku, bo jeżeli nie, to żadne prośby, żadne namowy, żadne dary i obiecanki nie pomogły, żeby ją można było sfilmować. Ja tu miałam taki przypadek, właśnie telewizja była I odjechali z kwitkiem? Pół dnia namawiali, na nie wiem, czy godzinę, czy dwie pozwoliła się filmować. A jak to było z tym, że zażądała od której z telewizji dodatkową zapłatę? Tak, bo nie chciała, bo już się jej znudziło filmowanie, więc zażądała dodatkowo, bo najpierw się zgodziła na ileś tam, na jakąś tam kwotę, ale już stwierdziła, widocznie sama stwierdziła, że to już dość wypowiedziała za te pieniążki, więc stop, nie będzie pozować. Ale owszem, jak jej dołożą, i pani była po prostu zmuszona do tego. Nie miała innego wyjścia, chcąc mieć materiał. Chcąc mieć materiał, tak, żeby nie odjechać z niczym. Jeszcze wspomniała pani tutaj, jak ona przyszła, prawda? A pan Wojtek opowiadał, że też próbował oddać pod opiekę gminy czy coś takiego, albo wtedy sołtysy. Tak. Pan Wojtek, nigdy, czyli mąż pani Ireny. I nikt nie chciał przyjąć tej opieki. Nikt. I to zadecydowało, mówił ostatecznie, że tutaj tak, została. Tak, myśmy nawet do tego stopnia, że mąż już mówił, że ja wam dopłacę, a weźcie ją. No przez to właśnie, że były problemy, że mąż właśnie w tym więzieniu, w tym śledztwie siedział. No to nie było takie może, ale dla niego, który nigdy w życiu nie miał do czynienia z policją ani z czymś takim, takie pomówienie, to jednak na psychice jakaś tam rysa została. I chcieliśmy, żeby się gmina tym zajęła, żeby Maria miała kawałek pola, rodzina się pokazała. Bo być może działka by się sprzedała pod budowę. Ale jeżeli powiedział mąż, że Maria i pole i Maria. No bo jakżeż, no niby z jakiej racji, jak to nie była ani krewna, ani znajoma, ani bliska nam osoba, tylko po prostu wymusiła na nas to, że mieszkała u nas. Wymusiła w jakiś taki sposób, że nawet nie mieliśmy żalu do niej o to. Ale to taki jakby jej niezwykły dar, tak jak wspomniała pani, że była uparta, to czego chciała, musiała dostać, ale także miała jakiś niezwykły wpływ na ludzi, bo także rozmawiając wcześniej wiemy, że to ona jakby przyprowadziła ojcu drugą żonę, tak macochę. Tak. To ona mu wybrała, kiedy zmarła ta jej mama, sprowadziła mu drugą żonę. Ona też była, ona życzliwie też była do ludzi usposobiona, to nie było samo zło w niej, nie. Nie, tak jak już mówiłam, ręki na dzieci nie podniosła, nie krzyczała dzieci nigdy. Chyba, że robiły coś bardzo źle. Albo się nieskromnie ubierały. O, przyszło lato, dziecko się rozbierało, to wtedy krzyczała. Ale tak, to była dobrze usposobiona. I właśnie, żeby ojciec nie był sam, bo ona tak chciała jeździć tu i tam, i częściej bywać w Sączu właśnie, jak w domu, to żeby się nie nudził, to wynalazła gdzieś tam, nie wiem skąd ta pani pochodziła, z Barcic, z Rytra, skądś tam pochodziła. Przyprowadziła mu macochę, załatwiła ślub, tak, nawet furmanką, bo to koniem takie, to dawne czasy, to musiały być lata. W 53 zmarła matka, to musiało być w jakimś 56, 7, ja już chodziłam do szkoły. Więc mogło być 56 albo 7 rok, pamiętam to. Pamiętam jak dziś, jak koniem i nie była to furmanka jakaś ekstra, tylko takie deski, na tych deskach siedzieli nowożeńcy i macocha była ubrana na biało. Tak, ona ubrała tą macochę na biało.
I ona jako świadek. Ojciec nie miał wyjścia innego, ojciec tylko musiał wyjścia, się zgodzić. No zresztą chyba... Było mu pewnie też na rękę. Pewnie było mu na rękę, że będzie miał opiekunkę. Tak, później zmarł ojciec, niedługo po tym, później zmarła ta macocha. No i Maria już została sama, więc sama jednak nie mogła być. Szukała jakiejś opieki. Opieki. To wspomniała pani, że ona się najbezpieczniej czuła chyba w szpitalu psychiatrycznym. Dobrze się tam czuła. Tam się czuła dobrze, bo jak ją odwiedziałam, była tam kilka razy, oj, kilkanaście razy. Ostatnio przed śmiercią to była 9 lat. Ciągiem tam była. Ja miałam dzieci wtedy dorastające. Odwiedzałam ją 2 razy w roku, przeważnie na jedne i na drugie święta, na Wielkanocne i na Boże Narodzenie. No to tak, cieszyła się, że przyjechałam, opiekowała się, zawsze z czułością wspominała dom i dzieci, wypytywała o wszystkich dzieci, nigdy nie zapomniała imienia żadnego dziecka mojego. Wypytywała co i jak, natomiast nie interesowała się, co się dzieje we wsi, ale o to pytała, nawet się troszczyła, jak ja dojadę z powrotem, bo jest zimno. No i tam czuła się, tam po prostu oni dobrze się z nią obchodzili. Dobrze. Ale czuła tu opiekę. Wszystko nie chciała wracać. Ale wracać tam nigdy nie chciała. Jak już tam była, to było dobrze, ale wracać nigdy nie chciała. Natomiast już przed śmiercią, bo ja ją wzięłam 2 lata przed śmiercią do domu, to mnie bardzo prosiła, że chce jechać do Olszanki. Już mnie tak prosiła, że zdawałam sobie sprawę, że Maria leży, jest obłożnie chora. I wiedziałam, że będzie ciężko, więc poszłam na ugodę z panią doktor Stępniewska, była ordynatorem wtedy w szpitalu psychiatrycznym, poszłam na ugodę z nią, że wezmę ją na próbę tylko na miesiąc. Pokażę jej wieś, pokażę jej kościół. Nie chodziła już, ale na wózku, że jej obwiozę, że jej pokażę, żeby z tej tęsknoty nie umierała. Pani doktor twierdziła, że Maria nie przeżyje nawet miesiąca. Bo już odleżyny były, już była. To już podobno był początek końca. Wzięłam Marię 3 czerwca i Maria u nas przeżyła 2 lata. 2 lata i jak była niegrzeczna, no to Maria, no to jedziemy. Więc Maria znowu prosi, no jak mogłam ją odwieźć? I opiekowałam Marię do końca. Taką właśnie ciężko chorą, obłożnie chorą. Trzeba było pampersy przebierać, trzeba było pokarmić. Ale jakoś dzisiaj z perspektywy tego czasu to nie narzekam. Nie narzekam, bo wtedy Maria była całkiem inną osobą. Brała spokojna, leki. Wyciszona. Tak, spokojna, wyciszona. Dużo się za mnie modliła, tak. Nawet mi w ten sposób mówiła, że a to wieczór, to ty już jesteś zmęczona, to idź spać, a ja za ciebie będę się modlić. I była miła. Fakt, że jak czasem coś nie po jej myśli, bo ona bardzo wtedy była czysta już, tak, żądała toalety, to by chciała co chwilę, żeby ją myć, podmywać, bo no widać. W drugą skrajność weszła. Tak, w drugą skrajność, tak, tak. A próbowała coś wtedy tworzyć, malować? Nie. Czy już nie bardzo mogła, bo ręce chyba odmawiały posłuszeństwa? Dopóki jeszcze ręce, a później to już siedzieć nie mogła, bo ona miała te schorzenia biodrowe, ona tam noga miała przykurcz nogi i to już było ciężko, jak wykładałam ją na wózek, to tak najwyżej godzinę, półtorej godziny. I nie pozwoliła się za próg domu wywieźć. Bała się. Jak przyjechała do tej Olszanki, chciała jej pokazać wieś, nie pozwoliła się, bo ona uważała, że jak już ją wywiozę na podwórko, to pewnie ją zabiorę. Do szpitala. Tak, bardzo chciała właśnie zostać w tym domu. I została i zmarła w naszym domu. Byliśmy tutaj i te obrazy, pamięta pani? Tak. Malowali była w ten sposób, że się maczało jej. Ona mówiła parką do... Pokazywała palce, tak, bo już nie maczyło mogła. Się jej pędzelek, dawało się jej do ręki, ona malowała. Wybrała same radosne kolory. Tak. Mam te zdjęcia, to mogę pokazać. Tak, same radosne kolory. Same radosne, także była dość szczęśliwa. Ale jeszcze kiedyś rozmawialiśmy tutaj o tym chodzeniu w kształcie serca do kościoła, o jej ucieczkach, jak ona to sprytnie robiła. Jak kamuflowała swoją ucieczkę, żeby nikt nie zauważył, mogła pojechać do miasta. I to jej się udawało zawsze. Zawsze jej się udawało. Proszę to opowiedzieć. No, to było wyprowadziła wszystkich w pole. Tak.
No to do kościoła jak szła, to nigdy nie szła prosto, bo my mieszkamy tak może 120 metrów od kościoła. Ale nigdy nie szła prosto drogą, tylko przed kościołem jest taki plac przykościelny, więc zawsze w kształcie serca robiła taki przemarsz. A jakby na jej drodze jeszcze był jakiś papierek, jakieś nieczystość, to wszystko to sprzątała. I tak wchodziła do kościoła. W kościele z kolei są płytki marmurowe, więc są ciemne i jasne. Nigdy nie stanęła na ciemnej płytce. Też miała takie przesądy. No więc ten kościół, no to był, co jeszcze było ważne w jej życiu? Pościła, bardzo pościła. W piątek już nie jadła w ogóle, w sobotę piła tylko wodę, a w piątek nie jadła i nie piła. Czy to był pierwszy, czy jakikolwiek piątek, to już nie jadła i nie piła. W sobotę piła tylko wodę i jej posiłek od czwartku to był dopiero w niedzielę po trzeciej mszy świętej. To był dopiero około pierwszej godziny w niedzielę. I potrafiła tak pościć, innych nie bardzo zmuszała, namawiała na te posty, ale nie bardzo zmuszała. A najgorzej było, jak się jej pomyliły dni i umyślała sobie, że czwartek to już jest piątek. I pościła tyle dni, aż niedzieli do tych po tej trzeciej mszy świętej dopiero jadła obiad. A ucieczki to jej się zdawały bardzo często, zdarzały się. Różnie było. Albo poszła do kościoła na wieczorną mszę świętą i na noc nie wróciła. Więc szukaliśmy albo po wsi, a jak już we wsi nie było, to wiadomo, że gdzieś pojechała, zgłaszało się na policję wtedy. Albo szła na ranną mszę do kościoła i z tej mszy uciekała. Ale jak już żeśmy zorientowali się, że ona tak po mszy ucieka, tośmy bywali w okolicy kościoła, żeby ją wrócić do domu. Bo to nic było latem, ale jak była zima, mróz 30 stopni, ona w pół butach, no to darujcie, ale to był człowiek, no trzeba było przecież. A jak tłumaczyła to, że ucieka? Nie tłumaczyła się. Nie tłumaczyła, ona się po prostu. Po prostu musiała. Po prostu musiała. No i bywało, że właśnie raz było tak, że uciekła, nie wiem jakim cudem, wsiadła do pociągu i jechała przed siebie. Nie wiem jaki miała cel. Być może miała jakiś cel, na pewno miała jakiś cel, bo wychodząc z domu na pewno miała jakiś cel. Znaleźli ją w Wodzisławiu, bez biletu, koło ruskiej granicy. Bez biletu, bez bagaży, bo jak stała, tak uciekła. No i oczywiście na policję, a myśmy zgłosili jej zaginięcie. No i po paru dniach dopiero co ją przetransportowali z powrotem. No ale wtedy po takich ucieczkach to już Marię trzeba było do szpitala odwozić, bo wtedy znowu uciekła. To nie było, że się zamkło drzwi, że się klucz schowało. Uciekła. Zawsze znalazła jakiś sposób znalazła. Albo sobie wieczór poszła, zanim myśmy poszli spać, bo się wydawało, że Maria śpi, albo wczesnym rankiem któreś ze starszych dzieci do pracy czy do szkoły wcześniej wstawało. To za nim i już wtedy nie do kościoła, tylko na autobus i w świat. Ciągnęła ją w ten świat z tej Olszanki. Nawet w szpitalu, ze szpitala Skobierzyna też uciekała. Też zdarzały się ucieczki, też ją szukali. Jak ją znaleźli, często szła pod Wawel i tam żebrała. I potrafiła użebrać podobno dużo pieniędzy. Tak, albo gdzieś uciekała i też ją szukali. Sprzedawała też te swoje obrazki? Nie sprzedawała. Ona, jeżeli to darowała. Bardzo dużo obrazów podczas tego pobytu tutaj to malowała dla doktora Stępniowskiego w Czarnym Potoku do ośrodka. On jej dawał materiał i ona mu malowała. Dużo wywoziła do muzeum. I właśnie w muzeum, że jak już doszli do tego, że Maria nie ma pieniędzy, bo renta, no to wiadomo, że jak już była tu i braliśmy jej rentę i trzeba się było z tego rozliczać, to Maria miała i ubranie, i miała wyżywienie, i wszystko, co potrzeba do życia. Ale zawsze o coś tam, czegoś jej było mało, więc w porozumieniu z panem Wolanin chyba wtedy był, tak, doszliśmy do porozumienia, że zamiast pieniędzy za obrazy, bo oni jej dawali pieniądze, ale ona z tego względu, że była bardzo pobożna, to odnosiła do kościoła, na ofiarę na kościół albo na msze święte i nigdy dla siebie nie zostawała tego. Więc nie zostawiała z tego nic. Więc myśmy doszli do porozumienia i oni jej kupowali ubrania. Oczywiście musiało to być do koloru,
Więc ani mowy, żeby to był ciemny kolor, tylko te jasne kolory. Więc wtedy było trochę lżej, bo za te obrazy było jakieś wynagrodzenie. Wcześniej to nie wiem nic o żadnym wynagrodzeniu. Ona po prostu jak sobie kogoś upatrzyła, to dawała obrazy. Tu był ksiądz proboszcz, którego nie za bardzo akceptowała, bo nie wszystko robił po jej myśli. Ale i tak mu chyba ze dwa obrazy zaniosła. Pani Maria zmarła 12 kwietnia 2005 roku, proszę powiedzieć. No, teraz jest o niej bardzo głośno. Jej prace znajdują się w wielu ekspozycjach w Polsce, za granicą, wśród wielu osób prywatnych. Jak z perspektywy tych lat, kiedy tutaj mieszkała, ocenia Pani ten okres? Jak ja oceniam? Ja bym to powiedziała tak, że szkoda, że wcześniej się nikt nią nie zajął i nie pomógł nam, żeby Maria lepiej dożyła tych lat. Bo przecież w tym szpitalu tyle lat. I ja w sumie byłam już rencistką wtedy i jak ona tu przyszła. Więc też nie miałam zdrowia, miałam swoje dzieci, nie miał mi kto pomóc. Oprócz tego, że najpierw ten doktor z Czarnego Potoka, ale wtedy jeszcze nie było takiej opieki zdrowotnej, jak była później. Później jak już przywiozłam z tego szpitala, to wtedy zapisałam ją do ośrodka w Brzeznej. Pani doktor była bardzo miła, przyjeżdżała na wizyty, pielęgniarki z kroplówkami. Już było łatwiej, były pampersy już. No ale za wszystkim musiałam sama, albo któreś z moich dzieci. No po prostu nie miałam pomocy. Jak się zwracałam do kogoś, to było ha. Po prostu ludzie z lekceważeniem się odnosili. O Marii, nie miał mi wtedy kto pomóż. A dzisiaj mnie boli to, że niektórzy mówią, że tu była, tu mieszkała, ale nikt nie mówi o tym, że te najcięższe lata, ostatnie jej lata, były bardzo ciężkie. I nie wiem dlaczego, to nie z chęci zysku, po prostu opiekowałam się nią, pomogłam jej, wchodziłam razem z nią w jej świat, no bo tak trzeba było, bo przecież nie będę się kłócić, że nie tak jest, jak ona miała swój świat, swoje marzenia. Zawsze mi życzyła, ona była jeszcze miła do tego, jak ja byłam dla niej miła, to ona też była miła. I zawsze mi mówiła, że się modli o to, żeby ona była bogata i ja, żebym była bogata i żeby nam się nigdy jeść nie chciało. Takie było jej życzenie. No bo głodu pewnie w życiu dość miała. W każdym być było jeszcze tak, że nie dała sobie pomóż. Bo było jeszcze, wiem o tym, bo przyjeżdżał taki pan Nawrocki, Bolesław Nawrocki, doktor z Warszawy. On się bardzo nią interesował. I prosił tutaj. Nie pozwoliła, nie przyjęła od niego ani pieniędzy, ani pomocy, ani mu obrazku nie chciała namalować. On tyle ma w galerii swojej, wiem, że ma galerię, ma tyle, co zdobył gdzieś od innych ludzi, od niej z kolei. Ale od niej bezpośrednio. Nie, po prostu nie każdemu pozwoliła sobie pomóc. Nie do każdego miała zaufanie. A teraz jak Pani obserwuje, bo nie można absolutnie mówić tego, że życie Pani Marii Wnęk no, nierozerwalnie związane było z Państwem. Jest nie. Zainteresowanie, przychodzi ktoś. Czy teraz? Teraz. Miałam. Bo to tak jest zazwyczaj, że o artystach dopiero po śmierci się zaczyna mówić i doceniać. Oj, ona była się ona, nagrywana przed. No, przed. Ona już przed, jak jej zakupiło w Luzjanie. Tak. Jej obrazy to od tego czasu stała się tego taka czasu, tak. To był taki zwrotny jakby punkt. Tak. Ten zwrot był taki większy niż wygranie konkursu. Było zainteresowanie wtedy. Później, to było takie jakby ogólnoświatowe, można by to powiedzieć, bo nie tylko tu w regionie, ale w ogóle. To już na całym świecie zresztą teraz można jej obrazy. Nie wiem, czy tam jest Niki Forte Muzeum. Więc to jest bardzo ważne. Mamy swoją własną Nikiforkę z Olszanki. Tak. I myślę, że tym akcentem zakończymy rozmowę. Ja bardzo dziękuję Pani za to, że zgodziła się Pani opowiedzieć o tych wszystkich latach spędzonych z Panią Marią Wnęgi. I myślę, że przez to również postać malarki nieco bardziej sądeczaną i naszym telewizjom przybliżymy. Ja nigdy w tamtych latach nigdy nie myślałam, że kiedyś będę udzielać na przykład takiego wywiadu, że Maria stanie się tak sławną, że ja przy tej okazji, że ją pielęgnowałam, nigdy nie przyszło mi to do głowy, nie pomyślałam i nigdy nie robiłam tego z chęci zysku, bo żadne pieniądze by mi nie wynagrodziły tego,
co przeżywałam równie z nią, bo przecież Maria cierpiała, bo jak leżała i była obłożnie chora, były odleżyny i cierpiała na pewno, to równie z nią trzeba było cierpieć. I tak jak mówię, że to nie była matka, to nie był nikt bliski, ale jakoś tak się zżyła z nami i wszyscy moje dzieci pomagali mi, bo przecież sama bym sobie też nie poradziła. I dzisiaj, ja bym to tak powiedziała, może niektórzy by to źle zrozumieli, ale ja bym to powiedziała, że to był taki dar niebios dla mnie.